Iga, gratuluję ćwierćfinału, choć oczywiście w takich okolicznościach. Powiedz, co jest gorsze, no bo długo czekałaś, kończysz swoją pracę dzisiaj bardzo późno, mecz był krótki, jak na to właśnie patrzysz? Czy lubisz takie sytuacje, czy to lekko nie stresuje? No i oczywiście dramat dzisiaj rywalki. Szczerze mówiąc, dzisiaj akurat dobrze się czułam czekając na mecz, bo właśnie zdążyłam się zdrzemnąć. Ta przerwa była na tyle między moim treningiem a meczem była na tyle długa, że faktycznie to nie było tak, że cały czas obserwowałam wyniki, tylko pozwoliłam sobie wręcz nie myśleć o meczu, tylko dopiero później się zmobilizować. Więc myślę, że zrobiłam to bardzo dobrze, bo miałam dużo energii na początku meczu i myślę, że do końca meczu też miałabym jej sporo. Ale wiadomo, że... jakby jestem zadowolona z tego, jak grałam przez te 5 gemów, ale wiadomo, że nie chciałabym zakończyć meczu w taki sposób i mam nadzieję po prostu, że Lesja będzie okej i wróci do zdrowia szybko. Ale właśnie powiedziałabym, że dzisiaj to oczekiwanie no, nie było problemem, chociaż wiadomo, że fajnie byłoby grać o danej godzinie, bo to zawsze jest najwygodniejsze, ale w tenisie już się przyzwyczaiłam, że nie zawsze tak będzie. A tam jeszcze był follow-up Czarka o rywalkę, tą sytuację właśnie z Kreczem, no bo zawsze jest to niemiła sytuacja, to jeśli bym mógł poprosić o dokończenie odpowiedzi na to pytanie. Przemek Pozowski, w ogóle Radio Tok FM, a ja zapytam tak trochę żartobliwie, bo mecz 31 minut, wiadomo, to jest sytuacja niefajna, że rywalka schodzi, ale czy ty sobie przez chwilę pomyślałaś, Boże, ci kibice przyszli, tylko tyle mnie oglądali, to będę bardzo długo teraz te autografy wszystkie rozdawać i zdjęcia, bo chyba z 10-15 minut jeszcze na korcie zostałaś z kibicami, co było bardzo fajne, oczywiście, patrząc z trybun. Tak, tak, miałam taką myśl, że mam nadzieję, że nie są zawiedzieni, że mecz mimo wszystko do końca się nie odbył, ale po prostu czułam, że mam duże siły, że praktycznie się nie zmęczyłam i mogę jeszcze chwilę zostać. No zazwyczaj mimo wszystko ten czas, który poświęcam dla kibiców, trochę podporządkowuję pod własne samopoczucie. Jakby był naprawdę ciężki mecz i wiedziałabym, że na przykład następnego dnia mam kolejny, to często rozdaję kilka autografów i jednak koncentruję się na tym, żeby mieć więcej czasu na regenerację, ale dzisiaj bez dwóch zdań mogłam sobie pozwolić na to, żeby cały stadion prawie obejść i podpisać, ale starałam się jak mogłam, ale ludzie napływali chyba z górnych też trybun i tak nie dałam rady wszystkich podpisać. Cześć, ja chciałem takie lżejsze pytanie o książki, bo czytasz książki, namawiasz też kibiców do czytania i chciałem się zapytać, jak książki zmieniają twoje życie i skąd takie zainteresowanie i czy są jakieś książki, gatunki, po których nie będziesz chciała sięgać w najbliższym czasie? Na pewno jak jestem na turniejach, to lubię poczytać fikcję, bo mimo wszystko jak czytam jakieś, nie wiem, biografie albo książki, które opisują zdarzenia, które faktycznie się wydarzyły, to wolę się bardziej skoncentrować i potraktować to w pewnym sensie też jako naukę. I zresztą chciałam tutaj przeczytać książkę o historii Polski, ale no często jest tak, że właściwie ten czas, kiedy mogę poczytać, to jest, nie wiem, 20 minut między transportem a czekaniem na trening, więc czytanie tych książek po prostu jest czasami bez sensu, bo nie można się skoncentrować. Więc tutaj czytam Na wschód od Edenu i fajnie się czyta, chociaż taka dziwna książka, jeszcze nie dokończyłam, więc może na koniec zrozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. A skąd to się wzięło? No nie wiem, od początku właściwie mojego życia lubiłam czytać. Moi rodzice, no mam wrażenie, że za bardzo nie mieli czasu czytać, więc to nie jest tak, że w moim domu pełno było książek, ale mi po prostu to się bardzo podobało i dla mnie to był relaks plus właśnie taki relaks, gdzie też nie czułam się, że mam wyrzuty sumienia, że tracę czas, bo właśnie mogłam się czegoś nauczyć albo dalej rozwijać i dlatego głównie właśnie czytam książki od początku. Dziękuję. Iga, chciałem cię zapytać o Coco Gauff. Ona już przegrała z tobą 6 meczów. Ty co prawda nie masz z nikim tak niekorzystnego bilansu, ale no na pewnym etapie kariery miałaś, znaczy nie gorszy, ujemny, powiedzmy na przykład z Marią Sakkari. Czy ciężej było się przygotować potem do kolejnych meczów z kimś, z kim miało się tak właśnie ujemny bilans i czy to właśnie jakoś w głowie potrafiło zostać? Tak, tak. Jak najbardziej takie rzeczy, no kłamałabym, jakbym powiedziała, że nie ruszają zawodnikiem, ale w pewnym sensie właśnie wtedy, no pamiętam, że pierwszy raz z Marią wygrałam po tej pasie nieudanej w Doha, więc to był jeden z pierwszych turniejów z Stroją Wiktorowskim i on mi trochę dał w pewnym sensie nowy
sposób na nowe podejście do tego meczu taktycznie, ale też właśnie mentalnie i bardzo mi to pomogło, więc tutaj też myślę, że gdyby nie ta zmiana, to mogłoby być ciężej, ale no, wierzę, że i tak bym poradziła sobie, bo też rozwijam się po prostu tenisowo ogólnie i faktycznie no, jak będę się przygotowywała na mecz z Coco, to właśnie tak jak mówiłam, w pewnym sensie muszę być gotowa na to, że też taktycznie może nastąpić jakaś zmiana, bo już zagrałyśmy dużo meczów przeciwko sobie, ale postaram się po prostu wyjść z dużą pewnością siebie i gotowa tak jak na każdy inny mecz, niezależnie od tego, co się wydarzyło wcześniej. Iga, ja chciałem się zapytać, dzisiaj rozegrałaś pierwszy mecz, co prawda tylko 31 minut, ale na korcie Suzanne Lenglen. Wcześniej 3 mecze na korcie centralnym. Czy możesz te korty jakoś porównać? Czy widzisz, zauważasz pewną jakąś różnicę? I gdybyś mogła organizatorom coś podpowiedzieć, gdzie byś chciała zagrać następny mecz właśnie z Coco Gauff, to byś wybrała który z tych kortów? Czyli to nie jest tak, że my jakby wybieramy, bo jest taki plan na cały turniej, gdzie są rozpisane mecze, gdzie się odbędą ile damskich, ile męskich. I akurat dzisiaj najwygodniejszą dla mnie opcją było granie właśnie w day session na Suzanne Lenglen. I jakby to nie ma dla mnie problemu, że zagrałam na Suzanne Lenglen, bo bardzo lubię ten kort. Zagrałam sporo na nim fajnych meczów, singla, debla. I różni się, wydaje mi się, że nie wiem, z jednej strony było trochę mniej mączki i robiło się ślisko, dlatego też zmieniłam buty po drugim gemie. Taka dziwna sytuacja, jak to zmieniłaś po dwóch gemach. Ale to też możliwe, że po prostu te długie mecze przed sprawiły, że po prostu na środku było tej mączki trochę mniej, ale tak to no, wiadomo, wszystkie te korty tutaj są dość podobne i lubię każdy z nich. Też Simon Mathieu bardzo lubię, chociaż zagrałam na nim tylko jeden czy dwa mecze i obawiam się, że już nie będę miała szansy, jeśli będę rozstawiona wysoko na kolejnych turniejach, ale może jeszcze kiedyś jak spadnę trochę w rankingu, to tam zagram. Cześć, Diga. Ja chciałbym z kolei zapytać o sztuczną inteligencję, o ten system Bodyguard, który wprowadzono. Nie wiem, na ile ty się borykasz z hejtem w internecie, ale wiemy, że generalnie sportowcy, tenisiści miewają z tym problem. I też nie wiem, jak było w przeszłości na takich turniejach w twoim wypadku, ale czy jesteś na przykład w stanie powiedzieć, że to faktycznie działa i widzisz jakąś różnicę względem poprzednich lat? Cóż, przyznam, że ja ogólnie na turniejach bardzo ograniczam social media i właściwie wchodzę tylko, no nie wiem, 15 minut po meczu, i żeby wstawić moje posty, ale ogólnie no to bardzo mało czytam tak ogólnie i już automatycznie właściwie unikam po prostu czytania komentarzy, niezależnie od tego, czy są pozytywne, czy negatywne. Często po turniejach właśnie mam taki czas, że wchodzę na social media i patrzę, co się wydarzyło, chociaż też ostatnio tego nie robię, bo miałam kilka turniejów, gdzie byłam bardzo z siebie zadowolona, ale na przykład przegrałam w finale i pojawiało się dużo hejtu, co nie było przyjemne. Więc jeśli chodzi o system, to dajcie mi jeszcze tydzień, wtedy zobaczę, jak faktycznie wyciągnę jakieś wnioski, ale myślę, że to jest po prostu krok w dobrym kierunku i też po prostu takie inicjatywy pozwalają uświadamiać ludziom, że ten hejt jest czasami naprawdę zły i niepotrzebny i źle na nas wpływa. Ja staram się czasami, jak mnie to dotyka bardziej, przypomnieć sobie, że w pewnym sensie te wszystkie rzeczy, które są wypisywane w internecie, nigdy nikt nie miałby odwagi, żeby powiedzieć mi je w twarz, więc tak to niestety działa we współczesnym świecie i fajnie by było, gdybyśmy mogli używać social mediów po to, po co faktycznie zostały stworzone, czyli poznać innych ludzi, komunikować się, ale teraz no, trzeba mimo wszystko uważać. Okay. Dziękuję.